Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka. Słuchajcie, dzisiaj rozwiążemy kolejny problem i kolejną taką małą kłótnię między mną a Oliwką. I o co chodzi, już wam mówię. Kto jest większą fanką Kuromi? Poczekajcie, ja tutaj muszę swój pierwszy dowód pokazać, czyli mój zakup. Moją ulubioną dosłownie bluzę. Słuchajcie, ta bluza jest hitem. Ja chyba będę chodziła całą jesień w niej, więc na filmikach zobaczycie mnie chyba tylko w tej wersji. Ale do czego dążę? Wczoraj gadałam sobie tak z Oliwką, no i wiecie, jak zaczęłyśmy kolekcjonować jakieś tam rzeczy z Sanrio, jakieś maskotki i tak dalej, to Oliwka mówi nie, Kuromi ble. Oliwka chce Cinnamoroll, potem przeszła trochę na jeszcze pieska, Pum Pum Purina, chociaż z Pum Pum Purina nic nie mamy. I wczoraj Oliwka mówi, że ona jest większą fanką Kuromi niż ja, ale ja mówię, zaraz, poczekaj, przecież, ale zaraz, o co chodzi, przecież tak, ty masz rzeczy jakby z Cinnamo, sama zamawiała sobie rzeczy, wybierała z Cinnamo, ja robiłam hole zakupowe z Kuromi, jak widzę w sklepie jakieś rzeczy z Kuromi, ej, ja dosłownie mam nie tylko rzeczy z tego, w ogóle Kuromi myślę, że do mnie pasuje, może tym kolorem fioletowym i może, że, no wiecie, jak ja do was tak gadam, to ja się bardzo cieszę zawsze i tak dalej, ale Kuromi jest taka, ona jest do mnie trochę podobna. Może ona jest w tym jakby serialu trochę nabuczona zawsze, ale ona jakoś mi do mnie pasuje. I ogólnie jak mam te fioletowe włosy, zawsze teraz to może nie jest ten fiolet, ale uważam, że ta postać do mnie pasuje, a że Oliwka bardziej jest właśnie podobna do Cinnamoroll. Ona jest takim, kurczę, słodziakiem małym. I gdzie ona tutaj do Kuromi? Więc, słuchajcie, dzisiaj rozwiążemy ten problem, a wy zdecydujecie i pomożecie mi rozwiązać ten problem. Po prostu przetłumaczymy Oliwce, że jednak do niej bardziej pasuje Cinnamo albo... Ja zaraz wyskakuję z twardymi dowodami na to, że ja jestem największą fanką Kuromi w tym domu. No i Dawid to może nie. Chociaż, słuchajcie, dziad powiedział, że on by założył tą bluzę. Normalnie by w niej chodził. Ale wyobrażacie sobie dziada w bluzie Kuromi? To by było mega, mega dziwne. A najlepszy jest fakt, że ja wczoraj, słuchajcie, oczywiście nie w tym kapturze, ale to była moja stylówka na wywiadówkę w szkole, więc ludzie patrzyli się na mnie bardzo dziwnie, no ale co ja zrobię, że jestem taką matką dziwną, nietypową. U mnie zaczęło się od pushinów. Pushiny tu, pushiny tam. A słuchajcie, u Oliwki od czego się zaczęło? A no właśnie od tego, słuchajcie. Oliwka, co ty robisz? No powiedz mi. Od czego się zaczęło? Od tego właśnie, od Stitcha. Zaczęliśmy zbierać maskotki. Który był w ogóle pierwszy Stitch, pamiętasz? Ten chyba, z gór, nie? Ten. No właśnie. No i zobaczcie, Oliwia dzisiaj w wydaniu szkolnym Stitchowym jakąś głupawkę ma. No nie, no Oliwia, no gdzie ty jesteś fanką Kuromi? Halina. Kuromi? Dobra. Ała! Ej, to jest... Moje Kuromi. To jest, słuchajcie, to nie jest prawda. To jest moja półka wypożyczona przez Oliwię. Moje Kuromi. Przecież to jest moje wszystko. Halo, ty mi tylko wypożyczasz przestrzeń. Nie ma. To jest tylko wypożyczona przestrzeń w twoim pokoju przeze mnie. Oddawaj tą bluzę! Co ty robisz? Nie, no i mówię teraz tak serio. Ja wam teraz pokażę twarde dowody na to, że jestem Dlaczego ty stoisz na biurku? To jestem ja! To jest mój balon urodzinowy! To, ja. To jest mój balon urodzinowy, który to żyje u nas jeszcze od lipca. Jak mi go zepsujesz, to jest po tobie. Zaczynamy od dowodów. Jeżeli są jakieś oskarżenia, to trzeba też dać dowody wyjaśniające sprawę, że to jest nieprawda i że ktoś tutaj oszukuje. Wiem, od czego się zaczęło, ale chyba od tej nie, to było chyba coś wcześniej jeszcze, ale Tom Giga Kuromi. Od której? Od tego. Ale dlaczego u mnie jest taki bałagan? Czemu to jest taki bałagan? Od tego nie, od zamówienia z temu chyba się zaczęło. No ludzie, więc zobaczcie, to było tak na początku. Ja Kuromi, Oliwka Cinnamoroll. U ciebie w tym Cinnamoroll to też jest takie pobojowisko, że ja nie wiem. Chociaż u mnie to jest w ogóle taki bałagan, jakby tutaj ktoś śmieci nawrzucał. Ale zaraz to zmienię, bo sobie tutaj pięknie posprzątam. Lampeczkę też zamówiłam sobie z temu. Tu jest Cinnamorolek Oliwki, bo tu się nie zmieścił. Cinnamoroll. To kupiłam w Chińczyku, słuchajcie. I to jest mega ładne, w ogóle to kosztowało, nie wiem, chyba z 16 zł czy coś. Co znalazłaś? To. A, tu są kartki Pokémon. To znalazłam. Kupowałyśmy też wtedy jakieś mystery boxy, no nie? Tak, ale ja znalazłam. I te mystery boxy wydaje mi się, że są jeszcze w torbie z Claire'sa. No oczywiście, że tak. Tutaj są... Ej, dlaczego ja nie powyjmowałam tych figurek? Dlaczego ja zaniedbałam tak bardzo moją szafkę w twoim pokoju? Ej, no i zobaczcie ją. No, nie możesz nakleić naklejki Cinnamoroll na Kuromi. Co ty mi tutaj tworzysz?
robisz w moim ogródku? Co ty mi tutaj robisz, kobito? No nakleja mi wszystko, tutaj zrzuca. Normalnie zamknę cię do więzienia jakiegoś. Oszukańczego! Boję się jej dzisiaj. Normalnie się jej boję. Co ty robisz dzisiaj? Odebrałam ją przed chwilą ze szkoły, a ona oszalała. Co ty robisz? Au! Ej, Olivia! Ona dzisiaj zwariowała, słuchajcie. Ja wyszłam stamtąd, żeby tu powiedzieć... Słuchajcie, to ja zacznę od dowodów. W aucie wisi zawieszka Kuromi. Moja? Nie, ja ją zamówiłam. Nie wiem, dlaczego teraz Olivia twierdzi, że wszystko, co Kuromi, jest jej. Coś jej się odkleiło, słuchajcie, ale spokojnie. Ja tutaj udowodnię, że jakby... Oliwka, no... Ej, wiecie co? Ty nawet już nie pasujesz do Cinnamoroll, ty do jakiegoś szaleńca w ogóle pasujesz. Jaka postać Sanrio jest taka najbardziej pokręcona? Weźcie, piszcie w komentarzach, to... Tak? Jak? El Calco? Okej, dowód numer jeden. W aucie wisi przywieszka Kuromi, tam gdzie są te zapachy koło lusterka. I jakby Dawid nie ma prawa jej zdjąć, to jest obowiązkowy element, chociaż ona już dawno nie pachnie, ona musi tam być, mało tego, ja planuję na Dawidzie prank i z przodu zrobimy wielką metamorfozę auta Kuromi. On o tym nie wie, nie mówcie mu tego czasem, okej? Okay? Ufam wam, nie mówcie mu tego, dobra? A tak, a z tyłu Oliwki ma być... Ej, może ty... Nie, kapibara jest leniwa, to do Oliwki ta kapibara nie pasuje. O, słuchajcie, dzisiaj dopasowujemy postać pasuje. Do Oliwki. Pasuje! Kapibara jest spokojna, leniwa. Tutaj kolejne dowody, słuchajcie. Mój giga kubek, w którym szkoda mi jest cokolwiek wypić, bo on jest taki piękny. I serio, no ja wiem, że ja powinnam go normalnie używać, ale on sobie tutaj stoi. I od mojej siostry na urodzinki dostałam taką Kuromi. Usiadłam, słuchajcie, szaleniec poszedł do salonu, usiadł i siedzi sobie i coś robi na telefonie. I to jest, słuchajcie, git. A ja może trochę tu posprzątam, bo przecież i ty, jak to. I w ogóle co to tu robi? Kapibara! Słuchajcie, Oliwka czeka na zamówienie z temu kapibarowe, więc ja już nie ogarniam, ale powiem wam, że ja jestem stała w uczuciach. Także jak mam Pushina i jak mam tą Kuromi, to ja generalnie nie mam parcia na coś innego. Te dwie postacie mi się najbardziej podobają z takich różnych rzeczy. Ja wiem, że ja jestem niepoważna troszkę, ale ja lubię tą moją osobowość niepoważną i jakby spoko. No i tak jak mówię, Oliwka jest bardzo zmienna, że ona najpierw chce jedno, potem chce drugie. Zawsze było tak, że jak wychodziły jakieś figurki do zbierania, jak była mniejsza i tak dalej, to najpierw... Nie, powiem wam, że pet shopy. Pet shopy zostały od samego początku do końca, ale było tak, że były te Lost Kitties, to ona chciała zbierać Lost Kitties. Potem były, poczekajcie, co to było? Crybabies, też było zbierane Crybabies, te domki i tak dalej. No potem już coś nowego. I tak bardzo, bardzo, bardzo dużo, czyli Oliwce tylko jakby zakotwiczyły się pet shopy, a ja tutaj mam na stałkę, więc słuchajcie, ogarnijmy trochę to, ogarnijmy, bo jest tragedia. W ogóle... To jest zrobione? Tak, to jest zrobione. To jest taki zestaw naklejek z temu, gdzie możecie sobie robić własną Kuromi, ale to chyba zrobiła akurat Oliwka. Zmieniacie jej buźki, dodatki i potem możecie sobie ją przykleić, odklejać to i to jest całkiem spoko. I właśnie tutaj były też inne postacie, ale gdzie one są, to ja nie wiem, bo u nas w domu się wszystko gubi. Ja nawet mam buty z Kuromi. Przepraszam, że trochę brudne, ale byłam w nich po Oliwkę do szkoły, no i dzisiaj strasznie pada, jest deszcz i piach i w ogóle bleble. Moje kluczyki do auta wyglądają właśnie tak. Oczywiście z fioletową tutaj zawieszką i jest też Kuromi, jakżeby inaczej. Obiecałam Oliwce, że zrobię paznokcie jakby po kolei z wszystkimi ziomkami z tego. Była Kuromi, teraz jest Cinnamoroll. O, tutaj Hello Kitty jakaś wleciała. My Melody i tak dalej, i tak dalej. W ogóle możecie dać znać, które paznokcie robimy następne. Ale wydaje mi się, że jesienne to ten Pum Pum Purin najfajniejszy by był. Jakieś takie ala brązik z żółtym i z tym pumpurinem. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Oficjalnie jedna rzecz z Kuromi jest Oliwki. Oficjalnie, bo ona to chciała, ja jej to zamówiłam z moim zamówieniem. I to jest to. To jest gniotek, squishy. Oliwka bardzo lubi te wszystkie gnieciuchy, squishuchy i tak dalej. Więc jakby nie było, jedną rzecz ma, ale ja się tam nie wcinam do innych rzeczy, bo... To chciała to, to ma to. Chciała to, to ma to. No a ja jakby to ma to pomidory. Oni mi robią napad tutaj na moją biedną Kuromi, bo od tego odleciało ucho. Ja już je kleiłam, a Stasiek znowu ją upuścił, bo jak tutaj się jej klika na głowę, to ona mówi, wiecie, I love you. I Stasiek tak naciskał, że chyba mu wyleciała i trzeba ją zoperować.
Mam pomysł, jak sprawdzić, jaką postacią z Sanrio Oliwka jest. Przecież są te quizy, jaką postacią z czegoś tam jesteś. Więc robimy to zaraz. Pamiętacie, jak mówiłam o mojej pamięci, to ja zapomniałam, że my w Grecji kupiliśmy takiego mystery boxa fajnego w postaci takiej skrzyneczki i w środku właśnie siedzi figurka Kuromi i ona wcale nie jest jakaś taka brzydka czy coś, bo jest git. No i słuchajcie, już jest lepiej jakby nie patrzeć, może trochę ściśnięte, może tych figurek tutaj to dziwnie wygląda, ale już jest dużo lepiej. Znalazłam quiz, robimy to słuchajcie, robimy i sprawdzamy. Okej, zadaję Oliwce pierwsze pytanie. Jaki jesteś? Miły, radosny, tajemniczy czy słodki? Słodki. Czy ty jesteś słodziakiem? No dobra, Oliwia odpowiada, ja tutaj będę. Czy jesteś dziecinny? Bardzo, dosyć, nie? Trochę. Bardzo. Bardzo? Ja myślę, że ja jestem chyba bardziej dziecinna od ciebie, ale dobra, okej. Idziemy dalej. Jaki jest twój ulubiony kolor? Róż, fiolet, poczekajcie, bo reklama i mnie to zaraz... Róż, fiolet, czarny, granatowy, biały, niebieski, inny. Biały. Biały, niebieski, niebieski. No to jest razem, biały, niebieski lub inny. Biały, niebieski. Dobra. A już nie róż? Czy to są szczere odpowiedzi, słuchajcie? Oliwia? Kalko. Co? Ona robi to celowo, żeby jej wyszło to, co ona chce. Dobra, no sprawdźmy. Jak się czujesz? Cudownie, okej, źle, średnio. No, dawaj. Cudownie, no to jak cudownie. Wybierz tapetę. O, są takie opcje. Takie cztery tapety, proszę. Którą wybierasz? Pyk. Dobra. Oliwia jest Hello Kitty. Jaki jesteś? A tu nie ma go. Miły, radosny, tajemniczy, słodki. Ja myślę, że jestem no miła albo radosna. Chyba miła jestem, a Kuromi nie jest miła w sumie. Czy jesteś dziecinny? Bardzo. To nic, że mam 30 lat. Jaki jest twój ulubiony kolor? No to tutaj, no bez dwóch zdań, fioletowy. Jak się czujesz? Cudownie, okej, źle, średnio. No cudownie to może nie, ale okej, to jak najbardziej. Wybierz tapetę. Wybrałabym sobie te chmurki takie. Oliwia teraz sprawdza, czy bardziej jest My Melody czy Kuromi. A tutaj, słuchajcie, kolejny dowód, moje klapencje domowe. Słuchajcie, ja wczoraj przyjeżdżam z tej wywiadówki. I ogólnie... Ja mówię do Dawida, słuchaj, ja byłam jak kosmita. Ja w tej bluzie Kuromi, a te wszystkie panie w jakichś marynarkach, w jakichś, wiecie, takich, no jak weszłam, tak kosmita dosłownie, no ale co ja mam zrobić, jak ja się z tym tak dobrze czuję? No jestem kosmitą, po prostu chodzącym, najwidoczniej. Nie wiem, czy w tle nie będzie słychać kur, babci i twoich, Oliwia, też, bo się drom jakby... Czy dzisiaj wszyscy poszaleli, nawet kury? Czym? Jestem. No? Jestem. Melody! No, czyli wszystko wskazuje na to, że Oliwka jakby... Ej, no, ale teraz nie ściemniaj mnie. No powiedz mi, wolisz Cinnamoroll czy Kuromi? Cinnamoroll. To dlaczego ja się produkuję i próbuję udowodnić tobie i wszystkim? Dlaczego? Czemu mnie wczoraj ściemniałaś? Bo lubię cię ściemniać. Teraz mam taką minę jak Kuromi. Zęby mi aż zastrzygły. I po co mi to było? I na co mi to było? Słuchajcie, no ale przynajmniej problem sam się rozwiązał, a wy pomożecie mi jeszcze dobrać jakby postać najbardziej pasującą do Oliwki, waszym zdaniem. W ogóle jeszcze wam powiem hit o tych balonach z urodzin, które, wiecie, Dawid mi zamówił taki wielki balonowy bukiet na urodziny, gdzie była właśnie Kuromi i Hello Kitty. I te balony do tej pory od lipca... Są tutaj, te mniejsze pozdejmowaliśmy, tam jest jeszcze serduszko, Hello Kitty, a tutaj Kuromi i Hello Kitty. Ja nie wiem, kiedy z tego powietrze wyjdzie, chyba nigdy. To ja byłam gotowa dzisiaj na batalię, wielką, wielką walkę jeszcze chciałam, zeszyty z Kuromi wyciągać i wszystko dosłownie i w sumie jeszcze opaskę mam Kuromi nawet, Oliwka ma Cinnamoroll, bo to zawsze było tak dzielone, a ona sobie ze mnie po prostu robiła jaja, robiła sobie ze mnie pranka. Tak. No to nie pozostaje mi nic, po prostu jak założyć kaptur. Ej, w ogóle wiecie co? Na początku byłam mega smutna, że zrobiłaś taka brzydka pogoda. Brzydka pogoda na maksa po prostu, że pada ciągle i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz się cieszę, bo można właśnie przejść w tryb bluzowy,
a ta koco bluza jest idealna, jak coś to kupiłam ją w kropie, to jest jeden rozmiar uniwersalny, ona na mnie jest mega duża, a jakby ktoś chciał zamówić, to będziecie pewnie w niej pływać, ale jest mega milusia. I nie wiem, czy obserwujecie mnie na Instagramie, ale wczoraj Dawid nagrał bardzo śmieszne wideo, jak ścieram Oliwce całą stronę jedną w zeszycie, bo napisała coś ołówkiem, miało być długopisem, no i właśnie zaciągnęli mi ten kaptur na głowę i dosłownie wyglądałam tak, a ja nie wiem, jak ja teraz wyglądam, o! No dosłownie jak Kuromi i tak jeszcze tarłam to wszystko, więc ja sobie wpadłam na taki pomysł, że może, wy lubiliście zawsze takie nasze odcinki, może ja się wcielę w postać Kuromi na 24 godziny, słuchajcie. Dajcie znać, czy chcecie taki odcinek, wtedy nie będę tak klekotać i dużo gadać, będę poważna, będę, wiecie, taka, żeby nikt się do mnie lepiej nie odzywał, no. No nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie. A jeżeli taka seria wam się spodoba, to polecimy z wszystkimi postaciami Sanrio. Tak mnie korcą te pudełka, słuchajcie, ja wiem, że wy na to czekacie. Kiedy my to otworzymy i zobaczymy, co tam będzie. I to jest niewiarygodne, że ja tyle czekam, słuchajcie. Bo ja już to tak dawno w Klersie kupiłam te pudełeczka. Tutaj może być wszystko, zobaczcie, w sensie takie lodziki, maskotki. Każda ta postać, mogą być powtórki, nie wiem, z Klersa wzięte jak coś. I ja tak zrobię, chyba tak jak mówię. Będę 24 godziny jako Kuromi, podzielę się z Oliwką na pół i zobaczymy, kto trafi co. Napiszcie mi w komentarzach, co powinnam wtedy zrobić jako Kuromi. Co powinnam jeść? Weźcie mi, stwórzcie listę aktywności, wtedy ja stworzę sobie taką listę od widzów z wyzwaniami i będę musiała sobie odhaczać punkty. Wybiorę jakieś właśnie wyzwania od was, możecie pisać wszystko, jechać tam gdzieś, tylko niedaleko proszę, zjeść coś, no nie wiem, zrobić coś i tak dalej, i tak dalej. I odhaczymy sobie wtedy całą listę zadań od widzów. I nie zapomnijcie napisać Darliwka, otwórz to. Odbiegając od tematu w ogóle Kuromi, Sanrio, szkoły, Pushinów i tak dalej, to powiem wam, że Stasiek nie może się już doczekać Halloween. On w ogóle już chciałby znieść wszystkie nasze te straszne, przerażające ozdoby i udekorować dom, więc nie wiem, czy my wypalimy wcześniej z Halloween, czy dokupimy jeszcze więcej rzeczy na Halloween, ale zdecydowanie coś trzeba zrobić, bo no Stasiek już napięcia nie wytrzymuje. I Stasiek w ogóle, powiem wam, że Stasiek jest moją duszą chyba. On chce jechać ze mną na grzyby. On jest takim jesieniarzem moim małym. Oliwka? Tak średnio, nie. Na grzyby to nie, jesień to nie i tak dalej, i tak dalej. Stasiek normalnie to jest moja dusza jesieniarza. Serio. I wracając szybko do tematu Kuromi, to ja chyba to otwierałam właśnie w Grecji, bo ja już się pogubiłam. I to był boksik, który ja... Ej, nie otwierałam tego, jak to jest możliwe? Ja to dostałam od siostry na urodziny razem z tą maskotką, którą wam wcześniej pokazywałam. No i przecież to... Dobra, to otwieramy razem i zobaczymy, co to jest. Bo mi się wydaje, że może ja podejrzę. Ej, to jest fajne! Tu jest podstawa... Co to jest? Co to jest? Jakieś małe elementy, takie fioletowe latające. I ogólnie bardzo ładna ta Kuromi, ona chyba ma tam siedzieć, ale zobaczcie w ogóle jakie oczka, naprawdę git, bardzo ładna. I ona to zamawiała chyba, o ile się nie mylę, z Shein. I słuchajcie, na koniec odcinka coś, co powinnam zrobić już w lipcu. Słuchajcie, pewna osóbka przezdolna, przekochana, wysłała mi paczkę z ręcznie robioną biżuterią. Ja tutaj wstawię nazwę jej TikToka, ona pokazuje tam, jak pakuje te paczki, jak robi biżuterię. Jest tam też paczka, to pakowanie paczki dla mnie. Ja tego nie obejrzałam i słuchajcie, ja zawsze czekałam na odpowiedni moment, a ten moment jakby nie przyszedł. Ja nagram sobie osobnego też shortsa, bo jakby chciałabym, żeby jak najwięcej osób zobaczyło tą jej twórczość i te jej wytwory. Słuchajcie, jest kopertka, piękna, list do Darii, Oliwki oraz widzów od Hani. Czyli wiemy, że paczuszka przyszła od Hani. Zobaczcie w ogóle, jakie piękne detale, jaka piękna, błyszcząca koperta. Hej Daria i Oliwka, mam na imię Hania i zajmuję się robieniem biżuterii. To co mówiłam. Wysyłam wam paczkę z moimi pracami, mam nadzieję, że się spodobają. Wiadomość do widzów. Instagram, zresztą ja wam tutaj to napiszę. Zapraszam na moje social media, znajdziecie tam więcej moich prac. Ja oszalałam już. Mamy tutaj jakieś... Ja muszę zobaczyć, jak Hania to pakowała. Patrzcie pierwszą kopertkę, jak to pięknie wygląda. Jeżeli tak wyglądają pakowane zamówienia Hani i te ręcznie robione rzeczy, no to nie, no patrzcie tylko na to. Patrzcie tylko, jakie to wszystko jest przepiękne. Dodatkowo są te dodatki w postaci tych naklejeczek. Wszystko tutaj cinnamon roll widzę, jakieś piękne przywieszki.
motylki, bransoletki. Ej, tam są nawet kolczyki. Co? I nawet zobaczcie, że Hania dba o takie szczegóły, żeby w tą przezroczystą kopertkę włożyć pasujące tło, czyli taką karteczkę odpowiadające biżuterii. Ja uwielbiam takie kreatywne osóbki. To jest piękne. Ej, a przepraszam bardzo, tu jest normalnie przywieszka z kurami jakaś. Nie wiem, czy to jest do naszyjnika. To jest kolejna... Ej, to jest do naszyjnika? Ja już nie... Ja zaraz to muszę nagrać i normalnie otworzyć. To jest po prostu... To jest chyba do naszyjnika. Więc kochani, była kłótnia. Kłótni nie ma, bo spór się sam rozwiązał. Okazało się, że to był wielki prank. Więc ja już nie wiem, o co chodzi. Pamiętajcie o pomocy z odcinkiem 24 godziny jako Kuromi. Ja może na Instagrama, słuchajcie, też wrzucę taką informację, że możecie pomagać. Możecie komentować nowy filmik i tak dalej. No i tak, robimy to. Więc kochani, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, chociaż ja w sumie to ja nie wiem, co tutaj się zadziało dzisiaj. Więc do zobaczenia następnym razem, na następnym odcinku. Dziękuję za oglądanko. No i do następnego. Pa, pa!